Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidias, a przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Elden Ring czarodziejem oczywiście. Na samym początku tylko powiem, jutro o godzinie 17.00 zamiast odcinka czarodzieja z Elden Ring będzie top 10 najgorszych bossów w całym Elden Ring waszym zdaniem. Wreszcie będzie ten odcinek po właśnie wszystkich wyjazdach, rozjazdach i tak dalej, także możecie się tego jutro na pewno spodziewać, wyczekujcie. Jak jesteście patronami, to oczywiście zapraszam do sprawdzenia przedpremierowej playlisty, gdzie już ten odcinek oczywiście znajdziecie, a my tymczasem, słuchajcie, przejdziemy sobie na moment tylko tutaj w tej twierdzy ze stołem utraconej łaski, aby po prostu pogadać z tą oto panią i zobaczyć, co możemy ogarnąć za wizerunek Renali. No i jak już jesteś przy okazji, to wykupię też kilka części jej ekwipunku. Nie chciałem się rozdrabniać i specjalnie po to biec, ale skoro tak tutaj to wygląda, no to myślę, że coś tam możemy ogarnąć. I patrzcie, mamy karyjskie berło królewskie, które wymaga 60 punktów zainwestowanych w inteligencję. Skalowanie z inteligencją B. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. Jest to magiczne berło Renali, królowej pełni księżyca. Błyskamień jest nazywany karyjskim błękitem, wzmacnia magię pełni księżyca. Mogą używać go tylko osoby o najwyższej inteligencji. To najlepszy z błyskamiennych kosturów. Unikalna umiejętność, wirujące oręż. Skieruj magię do błyskamienia, by zawiesić berło w powietrzu i wprawić je w wirowanie. Dotknięte nim cele zostaną trafione kolejnymi atakami magicznymi. Lub mamy pełnię księżyca Renali, co jest zaklęcie, które wymaga aż, uwaga, 70 punktów zainwestowanych w inteligencję. Czajcie, ja tak wysokich wymagań jeszcze nigdzie nie widziałem po prostu. Czar symbolizujący karyjską królową. Rzucająca osoba staje się naczyniem, w które wciela się księżyc w pełni, a następnie mknie ku wrogom. To jest atak, który widzieliśmy na Renali. Ona robiła coś takiego czasami. Księżyc rozprasza wszystkie czary, z którymi się zetknie i czasowo zmniejsza negację obrażeń magicznych utrafionych celów. Królowa Renala trafiła na ten magiczny księżyc, gdy była młoda. Później posłużył do oczarowania Akademii. Sądzę, że to są dwie rzeczy, które naprawdę bardzo musiał sobie ogarnąć i szczerze myślę, że po raz pierwszy możemy zająć się skopiowaniem wizerunku, żeby ogarnąć właśnie też ten księżyc. Ale możemy ogarnąć też szaty królowej dla najważniejszego czarodzieja, noszona przez Renalę, królową pełni księżyca. Gdy Renala, rządząca Akademią w Rej Lucarii i karyjską rodziną królewską, straciła męża Radagona, jej serce odeszło wraz z nim. I wtedy Akademia uświadomiła sobie, że Renala jednak nie była czempionką. Możemy też i tutaj pozostałe części, za wyjątkiem oczywiście jej korony królewskiej. Kosztuje 7000, ale niebawem będziemy w stanie to ogarnąć. No a teraz przejdźmy sobie oczywiście tutaj. Oj, tutaj bym chciał mieć widok szczegółowy. Trochę słabsze są te szaty, ale no niech będzie jakieś tam wreszcie urozmaicenie, powiedzmy sobie szczerze. Manszety królowej. I jeszcze tutaj możemy ustawić sobie kolejność zakupu, ale właśnie nie tak, tylko kwadratem malejąco. O, i mamy nogawice królowej. Tak to wygląda. Także wyglądamy jak Renala z tym, że mamy kamienną koronę na głowie. No i myślę, że to akurat będzie naprawdę dość dobre rozwiązanie, aby tak to tutaj załatwić, więc można by było również zainteresować się teraz tym chodzącym mauzoleum, które gdzieś tutaj będzie w okolicy i chciałbym bardzo zainteresować się tym złotym drzewem. Nie pamiętam, czy do tędy tutaj damy radę dojechać? Stąd? Na pewno gdzieś tam w okolicy tych ruin ult, o właśnie, można się dostać do złotego drzewa, no to oczywiście z drugiej strony, ale do z mauzoleum to stąd widzę, że możemy przejechać, więc zróbmy to. I tu akurat chyba naprawdę tak będzie najlepiej, w sensie walcząc w zwarciu. O kurde. To źle wygląda. Bardzo źle to wyglądało wręcz. No. No nie wierzę. Serio? Aż się wierzyć nie chcę. Że to nie trafiało. Tu nie ma tych dziwnych narośli. O, żeż ty! Ej, jakoś nie kojarzyłem, że on takie kamienie zrzuca. Co jest? Czy on upada już? Aha! Czy on już upadał? Rozsypywał się, słuchajcie.
Dlatego też te kamienie leciały, to nie był atak, dlatego tak nie kojarzyłem tego. Zazwyczaj, kiedy on upadał, to ja byłem już lepiej zorientowany i on po prostu, dawałem mu po prostu przestrzeń do tego, żeby mógł upaść na spokojnie. No dobra, łapię. Chodźmy zatem do środka i skopiujmy ten wizerunek. No, nie będziemy lecieć po ten księżyc chyba od razu. Tak myślę, że to trochę się będzie mijało z celem. Aha, czyli lipa. Nie wiem, bo generalnie była mowa... bo to spaczowali. Ale pamiętam, że było w komentarzach mówione, że można skopiować wizerunek, nawet jak go nie posiadamy. To powtarzałem wiele razy, nie było żadnego prostowania, zatem nie można. Okej, okay, no to księżyca nie będzie. Ale to dobrze, bo w sumie 70 punktów inteligencji to by mnie odwiodło trochę od pomysłu z inwestowaniem w wiarę później i te inkantacje całe. Tam coś jeszcze mamy. Trochę szkoda. Trochę dziwne. Ale trudno, tak wyszło. Tarcza kręconego rogu. To jest kolejne mauzoleum, które niestety się porusza, nie jest wcale zlagowane. Tak się tylko zastanawiam, czy my przypadkiem... No tak, tak. Teraz stąd powinniśmy ruszyć. Zwierzę oszalałego płomienia wręcz. Do tej wioski, gdzie mógł zaraz się przeteleportować. Sobie przejdziemy tędy jeszcze kawałeczek. Wygląda naprawdę niebezpiecznie. Cholera, no bo wytworzył te przedmioty odwrotnie, nie? To tam już nie był jakiś wielki problem. No ale trudno. To nie jest miejsce, gdzie możemy na mauzoleum skoczyć. O, a propos. Jest i drugi, i nawet punkt łaski kolejny. Pięknie. Dotknijmy go. I to jest teren mauzoleum. Jakżeby inaczej, nie? Mogłoby to się nazywać. Dobra. Przejdziemy w takim razie stąd. I generalnie, jaki jest plan na naszą dalszą eksplorację? Lokacja podziemna. Tak sobie myślę, że to będzie naprawdę bardzo fajny wybór. Dobra, namierzymy mniej więcej ten teren i ten. Myślę, że powinno być dobrze. Powoli bym oczywiście musiał też zmieniać ten kostur. Oczywiście ten kostur Renali, który zdobyliśmy, no to jest rewelacyjny i jak opis mówi, że jest to najlepszy błyskamienny kostur, no to prawdopodobnie tak też będzie. Z tym, że no on wymaga ode mnie jeszcze 18 punktów zainwestowanych w inteligencji, także to jest naprawdę sporo. A zatem moglibyśmy po prostu korzystać z tego przejściowego jeszcze kosturu, który już tam od jakiegoś czasu mam. Dobra. Czy ja tam byłem w ogóle na wprost? No teraz się nie dowiemy. Bo oczywiście nie mogę sprawdzić mapy. O, ale tu nie byłem. O kurde. Czy mamy łuk? Mamy. Ja pierniczę, jak to mocno bije. Oła. Dajcie wstać! Jezus Mario. Ale bym dojechały zaraz. Dobrze, że to Shauni nabija, nie? Dziwne, że tak się nie dzieje w sumie. Kurde. Kto to widział takie rzeczy? No nie da się. Za bardzo tu podziałać. Jak każde zaklęcie wytrąca mnie z równowagi po prostu, no. Tragicznie to wygląda. Dobra, to załatwi sprawę. Przynajmniej z jednym. I z drugim. Jak najbardziej też. Proszę bardzo. Okej. Nie była to najładniejsza walka w moim wykonaniu w grze. Ale była skuteczna.
Nagrobne fiołki zdobyliśmy. No szczerze, nie było tutaj niczego jakiegoś szczególnie istotnego. I gdybym się uparł, to można byłoby nawet tutaj zaskoczyć. W zasadzie. To jest nasze mauzoleum. Pomniejsze złote drzewo. My drogę do tego drzewa już sprawdzaliśmy. W sensie widzieliśmy, bo tam maszerowały te minotaury, w cudzysłowie. W kierunku akurat tego tutaj naszego przyjaciela. Który nas chyba już zauważył. Mam wrażenie. No oczywiście, że tak. Ja pierdzielę. Dobra. Peryjski siekacz jak zwykle fantastycznie sobie radzi w tego typu sytuacjach. O kurde. No i chyba... No właśnie. Nie da mi nawet wstać. Ledwo że moja postać wyprostowała, to od razu zginąłem. Oczywiście próbowałem się wyleczyć, ale to już było za szybko, znaczy za późno na to. Zatem no niestety nie mogło tu się powieść to zadanie, ale spoko. Myślę, że zaraz to ugramy. Przy okazji, jak go zabijemy, będę w stanie kupić sobie w takim razie koronę królewską Renali. O, to są te minotaury, powiedzmy. Tam jest kolejne właśnie. Gigantyczne mauzoleum. Dobra. Możemy tak spróbować. Ej, oni tam się biją między sobą w ogóle. Aha. On się bije z moimi przywołańcami po prostu. To całe tałataństwo. Możesz ty. Dobra, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie wiem, gdzie te strzałki poleciały. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Możesz sobie tam puszczać je. Ja mam swoje zaklęcia. No, dobra, bez przesady. O kurde, ale miałem fart, co? Że akurat zsiadałem z wierzchowca. No nie no. Bez takich, proszę. No nie, no kurde. Skończony spammer, no. Chyba? Będzie dobrze. Pięknie! Za drugim razem. Wcale nie taki prosty awatar pada. Pokonano wroga. Ile będzie? 5800, no mogło być znacznie więcej, szczęście nie staje na twojej drodze. I mamy tak, pękniętą łzę całunu magii, pękniętą łzę całunu błyskawic i pękniętą łzę całunu świętości. Naprawdę mnóstwo, szczerze mówiąc, tych łez tutaj akurat tak się złożyło, że wypadło. Znaczy, ten złożyło, no tak zawsze jest tutaj, tak, w tym miejscu. I możemy sobie teraz tak, kolejność malejąco, czyli od tych najnowszych itemów od góry. Bardzo dziękuję za ten komentarz w ogóle. Kryształowa łza uformowana na przestrzeni wieków w miejscu, gdzie teraz u tego drzewa spada na ziemię. Można zmieszać ją w butelce niesamowitego eliksiru. Powstami, która tymczasowo zwiększa siłę świętych ataków. Tutaj wzmacnia siłę ataków błyskawicami, no a tutaj zwiększa siłę ataków magicznych. To jest akurat bardzo fajne. I myślę, że bym sobie chciał nawet z tego skorzystać. Może regeneracja życia plus zwiększenie obrażeń magicznych? Myślę, że brzmi naprawdę dobrze. To jest to nasze upolowane sanktuarium. Tu są niestety te kolejne. O, cię bym chciał a propos polowania ubić, bo dajesz więcej run niż inni. No i tysiaka prawie zgarnąłem, ładnie. Au. Dobra. Tu jeszcze oczywiście skarabeusz, ale ten na regenerację many. Nic specjalnego. Ruiny pałacu ult.
No, mówię, wydaje mi się, że tu byliśmy. No i pięknie. Posiekane. W tym na pewno nie było żadnego punktu łaski? Dam sobie znacznik, że tutaj jest właśnie mauzoleum. Boże, jak to głośno jest. Tu jest punkt łaski. No właśnie, ten punkt łaski odkryty dzisiaj. Tak się to przyłączyło. Teren mauzoleum, tak, to jest to mauzoleum akurat. Dobra, skoczymy sobie do stołu, żeby tylko jeszcze ten ostatni element układanki do całego ekwipunku Renali sobie wykupić. Zawsze oczywiście muszę się pomylić z kierunkiem. Nie wiem, czemu tak jest. Dobra. To będzie mniej korzystne chyba. No, bo nie będzie mi dawało na przykład tam zwiększoną inteligencję, nic takiego. No ale dobra, no niech będzie. Chociaż trochę poobserwujemy sobie naszą piękną postać, nie? Myślę, że źle na tym nie wyjdziemy. I teraz tak. Lokacja podziemna. Czyli czeluść jest studni rzeki Siofra. Czeka na nas. Więc odwiedźmy to miejsce w końcu. Ach, rzeka Siofra. No tutaj myślę, że tak. W sumie nie chciałem siadać. Wypadałoby załączyć sobie jakiekolwiek źródło światła. Przede wszystkim. Bo jest tutaj dość ciemno. Wierzchowiec też byłby naprawdę przydatny. Ale skoro mamy taką sytuację, to może pochodnia byłaby okej? Byłaby okej, nie będzie przeciążała mojej postaci. Dobra, bo w niektórych sytuacjach jednak lepiej też mieć pochodnię. O, na przykład tak. Nieźle. Rozpuszczony grzyb. Podwójne źródło światła w tym momencie. No i tak niewiele dodaje, można powiedzieć. O, są nasi przyjaciele. Ciekawe, jak wytrzymali będą. O kurde. No powiem wam, że jeżeli chodzi o magię, to trochę wytrzymują. Nie podoba mi się to. Proca. Okej, obrażenia fizyczne to... Wow! Znacznie lepszy patent. Pod warunkiem, że trafimy. O Boże, no właśnie, trafimy. No, najlepiej to się nie prezentuje. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o moje możliwości bojowe. Zrobić. Dobra, tu jest dalsza ścieżka. Zaraz to zobaczymy. Najpierw jeszcze tutaj. Już widać oczywiście, co tu się święci niestety. Dobra. Au. No, całkiem poszło. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze chyba... A nie, dobra, chyba jednak wszyscy wstali, skoro mamy regenerację. A chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że trochę jeszcze ktoś tam leży pewnie. Tego oczywiście nie otworzymy, musimy iść tam po schodach, ale jak to zazwyczaj w grę bywa, pod wodospadem są jakieś skarby. Mamy mydło w takim bardzo wymownym miejscu, aż 3 sztuki.
O Jezu, musimy zsiąść, naprawdę. O Boże, ale irytujące, że nie można tego podnieść normalnie. O, teraz można, trochę wyżej musiałem wstać. Co on kombinuje? Aaa, to jest taki mag. Gliniani ludzie, nie? No tak, to zaklęcie jest o tyle kiepskie, że nie potrafi niżej lecieć. Leci prosto. Bez zmiany swojej wysokości jakby w ogóle. Czy to wybuchło po kontakcie z moim łukiem magicznym, czy to tak po prostu samo z siebie nagle wybuchło? Bo na przykład, nie wiem, długo już leciało. To jest dobre pytanie. Zróbmy tak. Pięknie. Rozproszone grzyby znowuż. A jak? Szczątkowy róg. Nie wiem, czy tu czegoś przypadkiem nie było jeszcze. Było, pewnie, że było. Naprawdę bardzo... O kurde! Bardzo fajnie, ale niebezpiecznie. To wszystko jest tutaj przemyślane. Nie, na szczęście bardzo blisko jesteśmy, także nie ma co to iść nawet jakoś tam załamywać specjalnie. Znaczy wiadomo, nigdy nie ma się co załamywać, ale jesteśmy akurat naprawdę bardzo blisko tego punktu, więc... Nie trzeba będzie z nimi wszystkimi znowu walczyć. O! Jakie coś pominąłem, patrzcie. Złoty run na trzecim poziomie, nieźle. Parę tysięcy myślę, że noszę przy sobie tak w ekipunku w tym momencie. Także bym raczej nie chciał tego utracić. Ten Kowalski. O, tu by trzeba było się wbić. No ale to z góry, wiadomo. Światełko by się przydało, kurde. Nie no, oni są naprawdę tak powolni. Serio, jak ci górnicy z Demon Souls. Z tunelu kamiennego kła. To są ich takie naprawdę odpowiedniki, nie? Już o tym mówiłem, ale serio, nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, że... Oni by się ze sobą naprawdę świetnie dogadali. Czy ja tutaj przegapiłem... Uwaga, grzyba czy czaszkę? To nie grzyba. O, grzyba. Jezu. Co z tym wierzchowcem się dzieje czasami? No już to cholery jasnej! No nie, no nie wierzę, że mnie to zabiło, naprawdę? Było aż tak wysoko? Ale mnie skrzywiło, widzieliście to? Ja pierdzielę, serio? Dobra, widzimy się na miejscu, myślę. Na spokojnie. Dobra robota. Dzięki, gro. Znaczy, dzięki graczu. Tu jest jeszcze znajdźka. Do tron. Okej. Okay. Chodźmy na górę. Hops! Dobra, straciłem parę tysiaków. Nie wiem, z 5. Coś takiego. O Boże. Może teraz spokojniej to ogarnę. Szkoda, bo ich tam wybijałem. Ładnie. Co był za hałas? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co się odpierdziela. W tym nieprzyjaznym, podziemnym świecie czasami. Ale tu wierzchowiec w ogóle był zbędny. No bez jaj, jeszcze powinno mnie to zrzucić, nie? O Jezu, ale to byłoby straszne. Zawróci? Chyba nie da rady, co? Zawróciło. Ale... To tak powoli leci w naszym kierunku. Człowiek zapomni, że jakiś pocisk w niego leci w ogóle. Aha, nic tu nie ma.
Hart ducha, udało się do tego zawrócić. Dlaczego zawsze musi być marność? Ale badanie, niech będzie chwała. No tak, eksploracja. Zawsze lepiej coś niepotrzebnie zobaczyć, niż coś przegapić. No aż tutaj już co nieco wiem, co można sobie pominąć, więc też trochę lepiej wygląda. No i teraz uwaga, bowiem pod nami znajduje się nieprzyjemny bardzo zeskok. Tu przyda się koń, dlatego potem skakanie. No można w sumie. Nie można zapominać, że jednak wierzchowiec istnieje w tej grze. Zrób to! Mamy cię. Marynowana srebrzysta łapka i bańki wyroczni, czyli to, z czego korzystają stwory właśnie w tej lokacji. To jest właśnie to. 15 mistycyzmu. Mistycyzmu to ja tak za bardzo nie posiadam rozwiniętego, więc może być problem. Czar glinianych ludzi, którzy byli kapłanami starożytnej dynastii, tworzy kilka magicznych baniek, które szybują ku wrogom i samoistnie wybuchają. Ładowanie wydłuża czas do eksplozji. Gliniani ludzie szukają w swych bańkach zaginionych wyroczni. Ale po co? Czym są te zaginione wyrocznie? Kim są gliniani ludzie? Tego nie wiemy. I ciężko byłoby się pewnie nie dowiedzieć, tak sądzę. Dobra, daruję już im życie. Tak, to, tak sobie powiedzmy, że darowałem im życie po prostu, żeby byłem taki dobrotliwy. Pod tym oczywiście, że nic nie było. I nasza Renala, powiedzmy, wreszcie może wjechać na górę. Chyba do kolejnego punktu łaski niebawem powinniśmy dostać się. Dlaczego to zawsze musi być coś niesamowitego? No na to bym akurat nie narzekał, ale no to prawda. Te lokacje naprawdę robią kolosalne wrażenie. A, no tak. Hej, poleciałem jak w dół. To ja nie wiem, czemu czasami to nie chce lecieć niżej. Chroniące pigułem. Niestety, całkiem przydatne są. Mówię niestety, bo wolałbym nie zdobyć takiego przedmiotu i nie mieć potrzeby, żeby korzystać z niego, nie? Wiadomość, niech będzie chwała, potem przed tobą otwarty teren. Dobra, masz plus, niech będzie. Takie wyłudzanie. Ale daję plusa, bo chciałem wesprzeć, no. O Boże, krab. Najgorsze, jak tutaj zginę, to trochę do nadrobienia będzie. Dlatego nie mogę umierać. Proste, nie? Au. Dobra, padł. Odznaczyło mi go od razu. Ładnie. Zregenerowało butelki. Oczywiście nie do końca, ale zawsze trochę. Gość miał jaja kraba, no to spotkała go śmierć, jak wykradał tutaj jajka temu krabowi. No, prosta sprawa, nie? Tu coś jeszcze jest. Grzyb. Okej. Myślałem z dołu, że to jest skarb do podniesienia, jakiś wartościowy. O, skarbem ciężko nazwać te grzyba. W tej lokacji mieliśmy chyba aż dwóch bossów, z tego co pamiętam, czy jednego. Ona jest taka właśnie, że jej w 100% na raz nie zrobimy. Nie, dwóch bossów mamy, dobra, przepraszam, dwóch. Nawet pamiętam jakich. Trzeba będzie to ogarnąć. Bossa możemy odblokować sobie w tym miejscu za sprawą odnalezienia wszystkich obelisków, a to oznacza, że konieczna będzie tutaj bardzo dokładna eksploracja. Podobnie jak Dark Souls 3. Rozpalamy sobie ogień w ten sposób i po prostu możemy wyczekiwać dalszej eksploracji tego, co nastąpi w przyszłym odcinku, bo jak odnajdziemy kolejny, dopiero wtedy odblokujemy sobie bosika, tak, no to możemy jedynie co tutaj pojeździć i
pozbierać skarby. Moi drodzy, myślę, że w tym materiale to by było na razie na tyle. Oczywiście widzimy się pojutrze na Czarodzieju, także jak macie jakieś uwagi, komentarze z pomysłami, zastrzeżenia, rady, cokolwiek, jakieś wskazówki, piszcie śmiało proszę w komentarzach pod tym odcinkiem, a ja się do wszystkiego pojutrze, czyli jak dobrze mówię, w środę zastosuję. A tymczasem to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się. Cześć! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.